Przekaz od Ducha Świętego. 8 listopad 2022 roku. Mówi Duch Święty. Zapisz, dziecko. Dostajesz ciągle ode mnie drobne duchowe prezenty. Jak i dzisiaj. Masz cały czas wszelakie utrzymanie. Możliwość podróżowania, noclegów, jedzenia i napitków w drodze i na noclegi, na jakie natrafisz, nie szukając tańszych i oszczędzając czas także przy przygotowaniu wiktu i napitku na drogę. Także po części, dlatego iż nie możesz dźwigać. Zaś walizkę, choć na kółkach, trzeba czasem podnieść, gdy jesteś sam. Musisz o tym pamiętać, o tych dobrodziejstwach i być zadowolony i podbudowany tym codziennie. Pamiętać o tym, że z łaski Bożej codziennie masz chleb, o który nie musisz się starać, ni wysłuchiwać uwag zwierzchników, ni tracić sił w prowadzeniu własnej przedsiębiorczości, ni znosić szaleństwa związane z ukraińskimi dziećmi w szkołach jako nauczyciel. Straciłbyś pracę i został bezrobotnym. Gdybyś usłyszał pochwały Bandery, zrobiłbyś aferę w szkole i ponieważ wystąpiłbyś przeciw dyrektorowi, zwolniłby cię pod innym pretekstem lub nawet uderzyłbyś to dziecko, a wtedy mógłbyś spotkać się oprócz tego z zemstą Ukraińców. Ponieważ wypowiadasz zdanie, gdy rzecz idzie o imponderabilia, zwłaszcza w tych czasach, trudno byłoby ci utrzymać pracę. Trochę łatwiej, lecz też miałbyś problemy, by cię nie usunięto z uczelni. Udawałoby ci się funkcjonować do tej pory w miarę jeszcze spokojnie, gdybyś miał własne wydawnictwo. Musiałbyś jednak założyć je wiele lat temu. Gdybyś to zrobił 7 lat temu, nie utrzymałbyś się na rynku. Oczywiście, w przypadku zostania w branży filmowej, co my, Trójca Święta, ci zabraliśmy, to prosperowałbyś teraz na wystarczającym poziomie i finanse twe byłyby lepsze niż są, lecz to pod warunkiem, że trzymałbyś język za zębami, nie mówił nic o Żydach, masonerii. Nie krytykował polityki COVID i tak dalej. Twoja sytuacja egzystencjalna jest więc nadal komfortowa. Prawda, nie masz własnego mieszkania. Ściślej nie mieszkasz w nim. Lecz twa natura jest taka, że niewiele ci to przeszkadza. Owszem, dopuściliśmy działanie diabła, w którym ma to znaczenie, że nie jesteś właścicielem, lecz to jest czas oczyszczenia i takie niedogodności musisz znieść.
Zatem codziennie winieneś być uradowany z twej dobrej sytuacji egzystencjalnej i że nie musisz wkładać wysiłków, bezpośrednich wysiłków w to, aby opłacać nadal wysokie comiesięczne koszty, jak na kieszeń 80% Polaków, i trudzić się nad zdobyciem środków na potrzebne sprawy. Ten trud ci odjęliśmy i dlatego winieneś być z tego powodu każdego dnia radosny. Nie mówię, iż winieneś być radosny cały dzień, lecz radość z tego powodu, z powodu kolejnego dnia, w którym na niczym ci nie zbywa, powinna rozświetlić twe serce. Są krzyże, lecz są tacy, co mają krzyże i nie mają tego, co ty, także z małej trzutki. Lepiej się żyje, gdy nie ma problemów, jak dociągnąć, jak mówicie, do pierwszego. To daje wolność i spokój w wielu sprawach. Zatem niech to cię wzmacnia i nastraja dobrze duchowo. Twoja choroba jest dolegliwa i męczy cię coraz bardziej. Czas jej jest krótki. Wytrzymałeś tyle, wytrzymasz znacznie krótszy okres. Widzisz, jak wiele brakuje ci jeszcze do doskonałości. Oto nie możesz przez swą nieumiejętność przyjmować pouczeń na temat pożycia seksualnego, jak to, które przez ciebie ostatnio podałem. Nie będzie ich bez poważnej potrzeby, aby taki przekaz był. Jednakże przez ciebie będzie dopiero, gdy będziesz odpowiednio usposobiony. Gdy my, Trójca Święta, będziemy jednak chcieli mówić na ten temat prędzej, to, co miałoby być podane przez ciebie, będzie przez kogoś innego. Wiesz, jakie ma być twoje małżeństwo, więc o innych nie musisz myśleć. Jesteś narzędziem, gdy podaję przez ciebie słowo. Winieneś rozważać moje słowo, lecz takiego skierowanego do małżonków i nowożeńców nie musisz. Owszem, było o tobie, lecz w sferze hipotetycznej. Już się dość dowiedziałeś od Jezusa na temat swej siostry, jakby było w waszym miesiącu miodowym. Twoja naukowa jednak w części ciekawość dotycząca tego, jak to może wyglądać u zakochanych 50-letnich nowożeńców, dotyczy i ciebie. Zatem badasz materiał, który jest delikatny i łatwo się tu urazić. Jezus ci odpowiadał, gdyż sam o tym powiedział kiedyś. Raz krótko, a ty drążyłeś. Myśli twe winny ogniskować się wokół twej narzeczonej. Myśli, gdy idzie o niewiasty. I jak było mówione, winny ci się podobać tylko dziewczęta w jej wieku.
wieku waszego narzeczeństwa i wieku zamęścia. Tak, dziewczynę z wyciętego zdjęcia w niepewny sposób, dążącą do swego rówieśnika, powiesiłeś kiedyś w akademiku, gdzie pokazane było subtelnie pierwsze uczucie i to cię odprężało. Teraz zaś nie chcesz do tego wrócić. To twój naturalny pociąg, który jest przez Boga zaakceptowany i może być uwieńczony małżeństwem. Obok tego, nad twoim łóżkiem z boku był sąd ostateczny Hansa Memlinga, który możecie zobaczyć w Gdańsku. A każdy, komu pozwolą czas i pieniądze, powinien ten obraz zobaczyć. Był to rozkładany obraz z albumu, czyli na papierze. To było z boku. Nad głową był wycięty z niedzieli z okładki wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej i nieco z boku na gwoździu zawieszony drewniany różaniec i pałka. Tonfa drewniana. Bawiło cię to, jak u niektórych wzbudzało to konsternację. Taki inkwizytorski katolicyzm. Sąd ostateczny dopełniał reszty. Para zaś nastolatków, w wieku, gdy rozpocznie się twe narzeczeństwo, konsternowała dodatkowo. To był dobry rok dla ciebie na studiach. Czwarty rok studiów, mało zajęć, dorywcza praca, gdzie nie starając się zarobiłeś więcej niż potem z tytułem magistra w pierwszej wypłacie. Była jedna zadra, która trochę przeszkadzała, ale to był dobry rok. Twoja wiara ugruntowała się i polepszyła nieco w porównaniu z trzecim rokiem, gdzie też były problemy, na które nie miałeś wpływu. Także masz i dostaniesz to, co było nad twoim łóżkiem. Matka Boża Ostrobramska jest twą panią aż do zgonu. Jesteś w czasie apokalipsy i sąd ostateczny przyjdzie na to pokolenie. Różaniec jako symbol modlitwy i łączności z Bogiem i pałka, którą tą pałką ty będziesz i jak można taką tonfą złamać rękę lub nogę, taki ty będziesz to czynił. I narzeczona dokładnie w tym wieku, jak była nad twoim łóżkiem. Czułeś, że jak skończysz 40 lat, zacznie się apokalipsa. Ona zaczęła się nawet szybciej. Lecz rzeczywiście ten czas, a ściślej początek finałowego czasu, nastąpił z abdykacją Benedykta XVI i nastaniem Franciszka. Zatem stało się dokładnie jak zostało ci podane, gdy miałeś 24 lata. Nieco po 40 zaczął się ten czas. Powołałem cię niecałe 2 lata po nastaniu Franciszka, lecz jak wiemy, zostało to przerwane
i powrót Twój i oddanie się Bogu do dowolnej dyspozycji nastąpiło 10 października 2016 roku. Bóg nie wymawia swoich darów, lecz jesteś traktowany z wielką hojnością. Bóg jest wobec ciebie bardzo hojny. Masz przywileje, jakich nie mieli i nie mają inni. O ile można, by po ludzku rozumieć jeszcze wielkie łaski, chwili twej duchowej i fizycznej przemiany, bo to potrzebne Polsce. To teraz zadziwiają one. Przyzwyczaiłeś się, dziecko? To niedobrze. Widzisz jednego proroka, który dużo dostał i zbłądził. Prawda, u niego była pycha. U ciebie jej nie ma. Lecz też trudno, aby była. Musiałbyś być głupi. Że nie masz pychy, to nie jest wielka twoja zasługa. Są rzeczy, w których twój umysł działa mocno, ponadprzeciętnie, gdy idzie o ludzi z wyższym wykształceniem, po studiach dziennych. Lecz są zdolniejsi od ciebie i o umyśle lotniejszym. Mogliśmy też znaleźć kogoś przystojniejszego. Nie jesteś piękny. Jesteś proporcjonalnie zbudowany, lecz lata psują twą figurę, a też z różnych powodów nie dbasz dosyć o nią. Nie jesteś tchórzem, a nawet możesz być brawurowy. Skoczyłbyś nawet z szablą na armaty, lecz są odważniejsi od ciebie. Byłbyś dobrym kochankiem, nawet w grzechu, lecz są tutaj sprawniejsi od ciebie, stworzeni do tego. Byłbyś dobrym ojcem, lecz są i byli ojcowie lepsi od ciebie. Masz skłonność do perwersji, lecz są i byli bardziej perwersyjni od ciebie. Kochasz sztukę, lecz byli tacy, co kochali ją bardziej i głębiej niż ty. Jesteś interesujący i zawsze coś w tobie było, jak mówią niektórzy. Lecz są tacy i byli, co cię przewyższyli. Dawniej znudziłeś się sam sobą, w wieku 30 lat. Lecz byli tacy, co bardziej się sobą znudzili i czynili to z większym rozmachem. Do Bunka, alter ego Witkacego z książki 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta, mówi postać z tej książki: Pan nie jest dostojny, panie Bungo. I ty jesteś jak Bungo. Na drodze Bożej nadal jesteś jak w niewygodnym fotelu podczas podróży. Chcesz dotrzeć, ale fotel wydaje ci się bardziej niewygodny niż jest i się wiercisz. A inni obok mają takie same. Kto zrozumie Boga, dlaczego wybraliśmy ciebie na męża gniewu Bożego? Większy to zaszczyt nawet od zostania królem Polski, przez namaszczonego przez Boga, jak nie został nikt
od czasów Salomona. Patrzymy na Ciebie. Nasz wybór jest nieodwołalny, choć Bóg Ojciec może go zmienić, gdy nie będzie mógł być utrzymany. Patrzymy i co widzimy? Miernotę na drodze Bożej. Ucznia, który ledwo przechodzi z klasy do klasy. Owszem, masz, a przede wszystkim miałeś talent reżysera filmowego, producenta filmowego i pisarza. Lecz na drodze Bożej ocena mierna. I ktoś taki jest i będzie przede wszystkim gniewem Boga Ojca. Do tego niektóre Twe przywary zostaną nawet i w tym wyjątkowym małżeństwie. Będziesz miał złą skłonność, którą wszakże opanujesz. Nie powiemy jaką. Wznieś swego ducha, dziecko. Wznoś go wysoko, trzymając jak białą gołębicę w dłoniach, którą miałbyś ofiarować. Niech Pan opromieni Twego ducha, abyś szybował wysoko jak te orły nad kurhanem Amazonki Wandy. Niech duch Twój nie będzie podlotkiem, który podlatuje, bo jeszcze nie musi, bo jeszcze nie nauczył się latać. Bycie gniewem Boga Ojca wymaga ducha, który szybuje. Taki duch winien być, nim jeszcze przemienianie łaski oświecenia Duchem Świętym otworzy się nad każdym. Wtedy to już będzie wyrzucenie z gniazda. Dobrze jest umieć latać wcześniej. Dziecko źle wychowane myśli, że jest ósmym cudem świata, lecz tak nie jest. Nie jesteś cudem w oczach Bożych. Jesteś dziełem Bożym, choć takim przede wszystkim będziesz. To będzie, gdy idzie o Twe ciało. Będzie tylko moc Boża i żadnej Twojej zasługi. Bez tego nadprzyrodzonego działania nie mógłbyś wykonać swego zadania. Do tego nadaje się lepiej niż do innych. To prawda, lecz to Twe negatywne cechy predystynują Cię do Niego. To Ci daje siły do tego zadania i dlaczego oddychasz pełną piersią. Niewykonanie Bożego zadania czy odzyskanie polskich ziem, tylko przelanie krwi, zwłaszcza niewinnej. I przy myśli o tym oddychasz nadal pełną piersią i nie oddychasz pełną piersią. Czujesz, że żyjesz przy niczym innym. Wcześniej i później chciałbyś trwać w nirwanie. Dla tej krwi przelanej zrezygnowałbyś nawet z zaręczyn i młodziutkiej żony. Zatem, jeśli masz jakąś bardzo silną cechę, to tą. To pragnienie było u Ciebie dawniej i w obrazach, gdzie widziałeś siebie jakby w namiocie Hunów, obok pożoga i krzyki kobiet, zgiełk broni, krzyki mordowanych, a Ty spokojnie czytasz książkę i wdychasz pełną piersią to, co widzisz i słyszysz. Gdyby nie ta Twoja cecha, nie mógłbyś usłużyć Bogu
w tym, co musi stać się sprawiedliwością. Znaleźliśmy coś, co jest dla Ciebie najlepsze, na drodze do zbawienia. Najlepsze w tym czasie zamętu. Jesteś jak pies myśliwski, który aż skamle, gdy poczuje krew, a nie może dostać się do zwierza. Dajemy to, co dla Ciebie najlepsze. Najlepsza dla Ciebie droga. Twoja droga. Choć tak spektakularna, nie jest taką, bo masz tu jakiekolwiek zasługi. Nie jest taka, bo bardzo umiłowałeś. Nie jest taka, bo bardzo brzydzi się swoich win. Jest taka, bo masz duszę dziecka. Dlatego dar ten nie wbije cię w pychę. A dzięki oświeceniu w Duchu Świętym będziesz mógł trwać w pokorze i uniżeniu, choć nie w oczach wrogów Polski, których będziesz karał. Samych amerykańskich żołnierzy obalisz ogniem blisko 1000 i większość z nich znajdzie śmierć na polskiej ziemi. Twa postać wywoła dużą konsternację wrogów i tych, którzy są pozornymi sprzymierzeńcami, i tych, którzy są wrogami. Znoś więc ducha, bo duch jest większy niż ciało, znacznie większy niż to, które dostaniesz. Wiara góry przenosi, nie ciało. Szybuj, nie patrz na świat z perspektywy podlotka. Duch zanurzony w Bogu wznosi się coraz wyżej, jak orzeł zatacza kręgi i korzystając z ciepłych kominów wzbija się coraz wyżej. Wie, jak trzeba się ustawić, aby wykorzystać dar przy minimalnym wysiłku. Orzeł jest posłuszny i współdziała ze Stwórcą w tym, co mu daje i czego od niego oczekuje. Tak i ty bądź orłem i porzuć małą perspektywę. Wyostrz wzrok i wzbij się wysoko. Oderwij się od ziemi. Amen. Dziękuję, najukochańszy Duchu Święty. Otrzymał Cyprian Polak.